Wróćmy do zarzutów postawionych Cabali. Lekarzy, kardiologów, oczywiście znałam profesorów, zazwyczaj lekarze znają i znałam profesora Dudka i znałam profesora Dubiela. Natomiast nie było, nigdy z nimi nie rozmawiałam. Przez 10 lat nie rozmawiałam z tymi profesorami. Według prokuratury lekarka, opisując stan zdrowia Jerzego Ziobry jako gorszy, miała pomóc lekarzom z Krakowa, tym wobec których z zawiadomienia Ziobrów toczyło się śledztwo. Dzięki temu, według prokuratury, mogli oni bronić się tym, że Jerzy Ziobro trafił do szpitala już w złym stanie. To było dla mnie irracjonalne podejrzenie, bo ja w sprawie Jurka robiłam wszystko, co było w mojej mocy. To, co mogłam, potrafiłam najlepiej. Ja konsultowałam z rodziną, ja go odwiedzałam. Odwiedziłam go w Krakowie, kiedy był po drugiej koronarografii. Bardzo źle się wtedy czuł. I po prostu ja byłam zaszokowana tym, co się dzieje. Nie mogłam w to uwierzyć, że coś takiego w stosunku do mnie robi rodzina Ziobrów i moja była przyjaciółka. Podkreślmy, nie oceniamy zarzutów postawionych Wandzie Cabali. O winie lub jej braku zdecyduje sąd. My zwracamy uwagę na zaangażowanie się prokuratury w czasie, gdy jej szefem został Zbigniew Ziobro, w sprawy dotyczące śmierci jego ojca. W marcu 2016 roku zaczęło obowiązywać zmienione przez Zjednoczoną Prawicę prawo, a konkretnie przepis, który wydłużył okresy przedawnienia przestępstw. To dotyczyło też sprawy Wandy Cabali, w sprawie której już miesiąc później prokuratura wszczęła śledztwo. Zrobiła to 10 lat po śmierci Jerzego Ziobry, ale miesiąc po tym, jak jego syn Zbigniew został prokuratorem generalnym. I to nie byle jaka prokuratura, bo krajowa bezpośrednio podległa Zbigniewowi Ziobrze. A to nie wszystko, bo Cabalą zajął się Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej. I to właśnie ta prokuratura postawiła Cabali zarzuty. Potem śledztwo zostało przekazane do prokuratury regionalnej w Krakowie, a konkretnie do Wydziału do Spraw Błędów Medycznych. I to ta prokuratura oskarżyła Cabalę. Podsumowując, te wszystkie organa ścigania podległe Zbigniewowi Ziobrze zostały zaangażowane w sprawę lekarki, która odtworzyła zaginioną dokumentację medyczną jego ojca. Dokumentację, w której miała nie zgadzać się data jednej wizyty. A co za tym idzie, mogło dojść do wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia kwoty 30 zł. To bardzo wysokie jednostki prokuratury zajmowały się panią, tak. pani sprawą, próbą wyłudzenia 30 zł i 24 groszy. Tak. Przecież jeżeli mieli jakiekolwiek wątpliwości, mogła ze mną rozmawiać, mogła prosić mnie, Krystyna, o wyjaśnienie jakichś spraw. A ona zeznawała przeciwko mnie, nie pytając mnie o wyjaśnienia. Nie widziałem przez wszystkie lata mojej pracy, żeby przy tej randze zarzutów zaangażować najwyższej rangi prokuraturę krajową i prokuraturę regionalną.